Trafiony Zatopiony to program, w którym będę obnażać słabości polityków, rozliczać ich i namawiać do odpowiedzialności za słowa. I zacznijmy od pierwszego polityka, którego bardzo chętnie namówiłabym na to, żeby przyjmował tą odpowiedzialność za słowa, Sławomir Nitras. To ten polityk, który powiedział, że wszyscy politycy kłamią. A politycy kłamią każdego dnia. A ostatnio jeszcze zadeklarował, że chce złożyć wniosek w sprawie ukarania posłanki Anny Marii Żukowskiej, posłanki Lewicy, za to, co ona napisała na Twitterze. A napisała na Twitterze dosłownie tak. Kiedy Lewica nie zagłosowała zgodnie ze spodziewaniem PO, pan poseł Sławomir Nitras powiedział: kiedy my będziemy rządzili z Konfederacją, to my będziemy rządzili, a Konfederacja się wami zajmie. Pan poseł Nitras na ten tweet odpowiedział oczywiście dużym oburzeniem i poseł napisał, że za to złoży wniosek do Komisji Etyki, bo pani posłanka kłamie. Natomiast zaraz potem wyciekło nagranie z sali plenarnej i okazało się, że jednak te słowa Sławomir Nitras wypowiedział. Ale to nie pierwszy raz Sławomir Nitras minął się z prawdą, bo jeszcze w 2008 roku przyznał, że świadomie pomówił Teresę Lubińską, by zmniejszyć jej szanse w wyborach na kandydata na prezydenta Szczecina. Jego wyznanie wywołało konsternację w całej Platformie. Co takiego powiedział Sławomir Nitras? Przyznał się w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Był tydzień do wyborów i wiedzieliśmy, że mamy jeden słaby punkt. Kontrowersje wokół mieszkania komunalnego, które zostało Krzystkowi, tutaj uściślam, że kandydatowi Platformy Obywatelskiej, przyznane. Wyciągnął to PiS. No to wiadomo, trzeba było jakoś zaatakować. I tutaj Sławomir Nitras mówi wprost. Ich kandydatką była Teresa Lubińska. Było tylko kilka godzin, żeby im oddać. Posadziłem kilka osób przed komputerem, no i kazałem im szukać. No i znaleźliśmy sprawę umorzenia przez Ministerstwo Finansów długów pewnego działacza samoobrony. Umorzyła 300 tysięcy zobowiązań jako minister finansów, zobowiązań jednego z posłów, pana Bernarda Aptaka. Jest to poseł samoobrony. Gdy oskarżyłem o to Lubińską, wiedziałem, że to nie ona podejmowała decyzję i że potem pewnie będę musiał przepraszać, ale efekt został osiągnięty. Źle wybrałem spowiednika, bo pani Lichocka zmanipulowała mnie, a nie dała powiedzieć tego, co chciałem powiedzieć. Ja chciałem wtedy powiedzieć, że żałuję tego, co zrobiłem, mimo że miałem prawo tak zachować i politycy robią to na co dzień. No i jest jeszcze jedna osoba z Platformy Obywatelskiej, która może nie tyle minęła się z prawdą, co teraz zmienia zdanie z tygodnia na tydzień, a jest nią Małgorzata Kidawa-Błońska, która jeszcze kilka tygodni temu zapowiedziała, że uważa, że nie powinno się przesuwać wyborów prezydenckich. Dlatego zawiesiłam wszystkie większe spotkania z wami do czasu, gdy znowu będzie to możliwe. Mamy jednak przygotowane inne sposoby i formy docierania w najdalsze zakątki Polski. Wtedy zareagował na to nawet Donald Tusk, który stwierdził, że te wybory muszą być przesunięte. No i Małgorzata Kidawa-Błońska po kilku tygodniach zmieniła zdanie i ogłosiła bojkot tych wyborów. Sytuacja jest wyjątkowa. W sytuacji wyjątkowej nie robi się wyborów. Ale żeby nie było tylko o Platformie Obywatelskiej, to mamy też Jacka Sasina, polityka, który jeszcze niedawno stwierdził wprost, że Poczta Polska poradzi sobie z wyborami korespondencyjnymi. Są to rozwiązania technicznie wykonalne. Ja poświęciłem ostatnio bardzo dużo czasu, żeby ten model głosowania przedyskutować z głównym operatorem, czyli z Pocztą Polską. Wiem już dzisiaj, mogę to powiedzieć autorytatywnie, że to się da po prostu zrobić, da się pogodzić wymogi demokracji, wymogi przeprowadzenia wyborów prezydenckich z bezpieczeństwem Polaków. Zajrzyjmy więc za kulisy, co działo się tuż przed tym. A tuż przed tym, według nieoficjalnych informacji, minister Sasin miał się spotkać z prezesem Poczty Polskiej. A ten prezes miał go poinformować, że no niestety tych wyborów technicznie nie da się w tak krótkim czasie przeprowadzić. A następnego dnia okazało się, że pan prezes został już byłym prezesem i teraz jest zupełnie nowy człowiek, który zajmuje się Pocztą Polską. Ale Jacek Sasin ma jeszcze jedną wpadkę na swoim koncie, a mianowicie ogłosił w radio to, że Jarosław Gowin zamierza wyjść z rządu. Słyszałem, że zapowiadał, że będzie chciał z tego rządu wyjść. Mam nadzieję, że to była takie... zapowiadał? No, słyszałem coś takiego, że jeśli będziemy gdzieś w mediach, że będą, jeśli będą takie... będziemy chcieli jako Prawo i Sprawiedliwość, większość parlamentarna, przeprowadzić wybory prezydenckie w terminie konstytucyjnym, to że być może do takich decyzji dojdzie. No, mam nadzieję, że nie.
Jacek Sasin napisał na Twitterze: wspólnie z Jarosławem Gowinem ciężko pracujemy, by Polska jak najlżej przeszła przez czas walki z koronawirus, a Polacy mogli bezpiecznie głosować. W ogromie zadań spekulacje medialne wziąłem za wypowiedź pana wicepremiera, która nie miała miejsca. Jarosław Gowin, przepraszam. I tym samym pokazał, że ten Jarosław Gowin z tego rządu nie odchodzi. Więc zobaczmy, co stało się kilka dni później. Przed chwilą przekazałem panu premierowi Morawieckiemu oraz panu prezesowi Kaczyńskiemu moją decyzję o złożeniu dymisji oraz rekomendację porozumienia, jednomyślną rekomendację, aby funkcję wicepremiera objęła pani minister Jadwiga Emilewicz. Ale nie tylko Jacek Sasin pogubił się już w tych scenariuszach prawicy na to, w jaki sposób powinien radzić sobie rząd z koronawirusem i z głosowaniem korespondencyjnym, bo pomyliły się w tym wszystkim nawet posłanki Prawa i Sprawiedliwości, a nawet europosłanki. Beata Mazurek napisała na Twitterze, komentując to, że jednak Jarosław Gowin sprzeciwiał się jeszcze kilka dni temu wyborom korespondencyjnym. Kompletny brak odpowiedzialności za państwo. To oznacza permanentną, brutalną walkę opozycji z rządem i pad przez kolejne miesiące w sytuacji epidemii. Teraz państwo potrzebuje spokoju i mocnej władzy. Jarosław Gowin i porozumienie narażają Polskę na destabilizację i poważne problemy. Ale Jarosław Gowin nie tylko zaproponował to, żeby 10 maja te wybory się nie odbyły korespondencyjnie, ale zaproponował też, żeby te wybory odbyły się dopiero za 2 lata, w 2022 roku. No i tutaj Anita Czerwińska, rzeczniczka PiS, pisze coś zupełnie przeciwnego, jeśli chodzi o Jarosława Gowina. Mając na uwadze interes Polski, popieramy i będziemy popierać propozycję premiera Gowina, oczywiście jeśli znajdzie się większość w Sejmie i Senacie dla poparcia tego rozwiązania. I to wszystko skończyło się tylko tym, że mamy dzisiaj konflikt w obozie władzy, no i Jarosława Gowina, który już jest dzisiaj poza nim. W tej całej układance obozu Zjednoczonej Prawicy pogubił się też Kamil Bortniczuk, poseł Porozumienia, bo on bardzo mocno opowiadał się za tym, że te wybory nie mogą odbyć się w maju i nie mogą zostać wtedy też przeprowadzone korespondencyjnie. To akurat mogę powiedzieć z całą pewnością, jako Porozumienie Jarosława Gowina zagłosujemy przeciwko temu rozwiązaniu, a konkretnie przeciwko wprowadzeniu tego rozwiązania już na wybory 10 maja, ponieważ uważamy, że nie da się tego w sposób sprawny i bezpieczny przeprowadzić, ale przede wszystkim nie da się tego w warunkach konfliktu z opozycją, czyli bez ogólnej zgody. Nie da się tak głębokiej zmiany sposobu głosowania wprowadzić w taki sposób, aby wyniki tych wyborów nie były kontestowane i aby mandat prezydenta nie był podważany. Teraz wobec tego, że Porozumienie jednak pozostaje w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, zaczął się tłumaczyć ze swoich decyzji i pisze tak na Twitterze. Państwo chyba nie macie wątpliwości, że tak zwana dyscyplina głosowania często wyklucza wiedzę i sumienie poszczególnych posłów. Czy dopiero teraz dowiedzieliście się tego ode mnie? No ja osobiście teraz się dowiedziałam tego od pana posła, bo wydaje mi się, że poseł zawsze powinien głosować razem ze swoją wiedzą i sumieniem. A my w programie Trafiony Zatopiony będziemy rozliczać polityków z ich słów i odpowiedzialności za słowa, namawiać do tego, żeby częściej jednak byli prawdomówni, bo jak się okazuje, kłamstwo nikomu nie służy i później sami już mylą się w swoich zeznaniach. I jeżeli się przyznałem publicznie, co było naiwnością, mówię panu uczciwie, głupią naiwnością dzieciaka, który mi się wydaje... Mówienie prawdy jest naiwnością. Nie, przyznanie się do tego...